drogie, kochane, umiłowane, prześliczne kobiety. A dzisiaj zwracam się również do tych, które są przede wszystkim mądre. Mądre to znaczy zrozumieją to, co mam do przekazania. Informuję was, że latający w powietrzu wirus dopada każdego. Każdego dopada, każdy ma z nim kontakt. Natomiast 30%, ponad 30% populacji, to już zostało udowodnione, nie zachoruje w ogóle na tego wirusa. Czemu? Bo mają tak wspaniały układ odpornościowy, że ten układ sobie po prostu z tym da radę. Informuję was, drogie panie, że układ odpornościowy człowieka jest zależny w ogromnym stopniu od tego, co on je. Bo jeżeli ten człowiek je byle co, to ten układ odpornościowy ledwo zipie. I teraz uwaga, teraz będzie ciekawe. Jest ogromna różnica między układem odpornościowym u kobiety i u mężczyzny. To znaczy, że facet, który choruje na przeziębienie, grypkę, on się zachowuje tak, jakby umierał. Nie dlatego, że on się pieści. Nie dlatego, on rzeczywiście się czuje tak podle, jakby rzeczywiście umierał. I kpienie sobie z faceta, że on strasznie cierpi, nie jest dobrym pomysłem. On naprawdę cierpi. On inaczej walczy z tą chorobą. Ta choroba jest dla niego dużo, dużo cięższa. To znaczy, drogie panie, uwaga teraz. Od was zależy, czy wasi mężowie, kochankowie, narzeczeni, bracia, siostry, rodzice będą zdrowi i od was zależy, ponieważ to wy nakładacie na talerze, a ten facet zjada to, co zostało przygotowane. I teraz, jeżeli twój mąż, jeżeli twój narzeczony choruje, to ogromny wpływ na to miało to, co miał na talerzu. Ogromny wpływ miałaś na to ty. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób nie tylko sobie pomóc, żeby na stare lata nie stać się zrzędą, złośliwą, czarownicą, babą jagą, ale jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak pomóc swojemu facetowi, żeby on dążył do tego cudownego momentu, kiedy powie: kochanie, zawdzięczam ci wszystko i te cudne lata szczęścia z tobą, to ty, kochana, w tej chwili proponuję, żebyś się dowiedziała, czym karmić tego faceta, bo na pewno nie węglowodanami. One nie dość, że nie są odżywcze, to jeszcze odbierają kilka witamin i osłabiają układ odpornościowy. Dlatego, jeżeli jesteś bardzo mądra, to zrób to zawczasu. I nie tylko odezwij się, ale przyjdź na kurs. Zdrowe i radosne żywienie. Zapraszam. Niedługo będzie kolejna edycja w małej grupce tylko dla mądrych kobiet.